W Rytrze powstanie Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. Będzie to miejsce, w którym przyjeżdżający na Sądecczyznę turyści będą mogli uzyskać wszelkich informacji dotyczących walorów turystycznych i przyrodniczych regionu. W minionym tygodniu w Rytrze zaprezentowano wizualizację ekocentrum. To jest kolejny dowód na to, że można wspólnie wytwarzać synergię, bardzo lubię to słowo, ponieważ wspólnymi siłami zawsze można więcej dokonać. Chcemy pokazywać to, że właśnie nawet najmniejsze, bo to jest jedna, jeśli nie najmniejsza gmina w naszym województwie, że nawet te najmniejsze miejscowości są widziane przez zarząd województwa, przez władzę i w związku z tym decyzja o zlokalizowaniu tego Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej tutaj w Rytrze. W placówce oprócz informacji turystycznej planowane są także warsztaty i zajęcia edukacyjne. To nie tylko będzie edukacja przyrodnicza, ale również to będzie centrum informacyjne dotyczące różnych walorów turystycznych ziemi sądeckiej. No w tym obszarze oczywiście bierzmy jednak pod uwagę to, że przez Rytro przewija się bardzo duża ilość turystów i w okresie zimowym, i w okresie letnim, więc wydaje się, że to jest dobre miejsce, żeby był zlokalizowany też Centrum Informacji Turystycznej. Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej będzie nadzorowane przez parki krajobrazowe. W ośrodku będziemy mogli się dowiedzieć, po co chronimy, w jaki sposób należy chronić, dlaczego to chronimy i co należy wykonywać, żeby ta ochrona była skuteczna, żeby te wartości, które no teraz możemy jeszcze zobaczyć, cenne ptaki, cenne zwierzęta, jakieś budynki zabytkowe, szałasy pasterskie gdzieś wysoko na polanach, żeby dla naszych wnuków, prawnuków pozostały dalej. Ekocentrum będzie się mieścić w budynku dawnego przedszkola. Obiekt zostanie wyremontowany i urządzony z wykorzystaniem nowoczesnych, energooszczędnych technologii. Chcemy, żeby to właśnie było takie nowoczesne. Będą to różnego rodzaju programy interaktywne z jednej strony. Będzie wystawa edukacyjna dostępna przez cały tydzień. Tak, planujemy w ten sposób. Planujemy też, żeby były warsztaty, które będą przybliżać w formie takiej namacalnej niektóre elementy przyrodnicze. I chcemy też zapraszać turystów, którzy przyjdą do nas, do centrum, na wspólne wycieczki po terenie Beskidu Sądeckiego. Utworzenie ekocentrum w Rytrze to element większego projektu, który zakłada stworzenie sieci centrów edukacji przyrodniczej Eko Małopolska. Poza Rytrem podobne placówki powstaną w dwóch lokalizacjach: w Krakowie na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz w miejscowości Jastrzębia na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczęcie modernizacji obiektu w Rytrze planowane jest na 2022 rok.